11 maja Politechnika Krakowska obchodziła Święto Szkoły. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się pochodem senatorów. Przemarsz poprowadziła Krakowska Orkiestra Staromiejska pod kierunkiem Wiesława Olejniczaka. Święto Szkoły jest dużym wydarzeniem w życiu naszej społeczności akademickiej. Gromadzi członków Senatu, zaproszonych gości oraz osoby, które w szczególny sposób zasłużyły na to, ażeby być nagrodzonymi podczas tej uroczystości. Święto Szkoły to jest przede wszystkim uroczyste posiedzenie Senatu, na którym spotykamy się w gronie studentów, pracowników. Po pierwsze, by pełnić pewne obowiązki polegające na wręczeniu odznaczeń państwowych, ale również odznaczeń uczelnianych dla naszych pracowników, którzy w sposób szczególny pracują na rzecz rozwoju naszej uczelni. Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu rozpoczęło się od wykładu na temat Ignacego Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, który został wygłoszony przez Witolda Szczypińskiego, wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Grupy Azoty. Witold Szczypiński w imieniu Grupy Azoty odebrał również medal Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej. Doceniono długoletnią współpracę przy realizacji projektów badawczych i dydaktycznych. Współpraca między Politechniką Krakowską a Grupą Azoty jest współpracą naturalną. Z jednej strony to jest kwestia też bliskości, z drugiej strony to jest kwestia wielu absolwentów, którzy pracują w Grupie Azoty. Po trzecie, my fundujemy stypendia z jednej strony, także organizujemy odpowiednie seminaria, tak ukształtowane, żeby odpowiadały w pełni programowi, a jednocześnie przybliżały studentów do przemysłu. Tak ścisłej współpracy nie mamy z żadną z politechnik, ani innych wyższych uczelni. Pracownikom uczelni przyznano odznaczenia państwowe, resortowe i uczelniane, a także nagrody naukowe, nagrody dla wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych i nagrody za e-kursy. Niektórzy zostali wyróżnieni nawet kilka razy, tak jak doktor habilitowana inżynier Agnieszka Leśniak. W tym roku miałam zaszczyt odebrać 3 nagrody. Po pierwsze jest to medal, brązowy medal za długoletnią służbę. Po drugie jest to nagroda rektora Politechniki Krakowskiej za największą liczbę cytowań. I nagroda w obszarze dydaktycznym, nagroda zespołowa pierwszego stopnia za przygotowanie e-kursu dla naszych studentów na Wydziale Inżynierii Lądowej. Uzyskiwane przez nas, przez pracowników nagrody są, przypuszczam, dla każdego z nas szalenie ważne, prestiżowe i doceniane zarówno przez nas samych, jak i przez kolegów, jak i przez kierowników i przełożonych. Po oficjalnej części odbył się piknik, podczas którego wszyscy uczestnicy uroczystości mogli wspólnie świętować.